uczennicami Szkoły Podstawowej w Przedsławiu. Ja jestem Ola, a to moje koleżanki. Wiktoria. Maja. Wiktoria. Znajdujemy się przed zamkiem w Przedsławiu, dawną siedzibą Rejów. Obecną właścicielką jest pani Dorota Tyszkiewicz. Przygotowałyśmy dla Was krótką opowieść o Stanisławie Misiu Reju. Serdecznie zapraszamy. Rejowie Herbu Okrza sięgają swoimi korzeniami jeszcze w czasy średniowiecza. A Mikołaj Rej to wszystkim znany ojciec naszej polskiej literatury. W 1806 roku otrzymują potwierdzenie odwiecznego prawa do tytułu hrabowskiego jako wierszowiec z Nagłowic hrabia Rej. Rodzina Rejów w Przedsławiu mieszkała 300 lat. Przeżyli tutaj wiele pięknych, ale i dramatycznych chwil. Największą chyba chwałą okryła się ta sala, gdzie po rzezi galicyjskiej, zwanej Rabacją, podjudzonej przez rząd austriacki, odbył się bal. Na ten bal przybyła cała żyjąca szlachta i wielu okolicznych wójtów. Nastąpiło szczere pojednanie. Chłopi prosili o wybaczenie, a pokrzywdzeni darowali winy krzywdzicielom, jak powiedziano, w imię Boga i Ojczyzny. Przyrzeczono sobie żyć w przyjaźni i pracować wspólnie nad przyszłością narodu. Muzyka zagrała poloneza Kościuszki, a w pierwszą parę poszła Władysławowa Rejowa z wójtem. Dom Rejów zawsze był ostoją patriotyzmu. Tradycje powstań narodowych, pracy organicznej kształtowały każde następne pokolenie. Nic więc dziwnego, że Jadwiga i Stanisław Misi Rejowie przekazywali etos polskiej szlachty swoim dzieciom. Jadwiga czytała im dzieła Sienkiewicza, Krasińskiego, Mickiewicza, a miś Stanisław dawał wzór pracowitości. Zmodernizował gospodarstwo rolne z jego zakładami przemysłowymi oraz gospodarkę leśną. Lata te były korzystne dla Polski. Rozwijał się przemysł. Stanisław Miś wybudował szyb naftowy, aby w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego przesłać gaz do zakładów w Mielcu czy Dębicy. Przyczynił się do budowy żelaznego mostu na Wisłoce, powstaniu Domu Kultury, szkół i wielu innych jeszcze wspanialszych rzeczy. W roku 1939 lato było cudowne. Drzewa w parku zaczynały przybierać jesienną barwę, po polach snuło się babierato. Zaczęła się wojna. 4 września około 11 rano wysoko na niebie krążyły samoloty. Nagle rozległ się straszny huk. Znad zamku, z wyciem motoru, wyleciał nisko, prawie dotykając wieży, wielki niemiecki bombowiec. Pierwsze bomby spadały na Nowy Most na Wisłoce. Zginęły 2 osoby. Wiadomości do Przedsławia docierały niejasne i sprzeczne. Miś wyjechał do Psar za San, aby ratować co się da z tamtejszych dóbr. 17 września wojska rosyjskie przekroczyły granicę wschodnią. Wbiły Polsce nóż w plecy. Do domu psarskiego weszli NKWDziści, zaczęły się rewizje i rozkradanie. Włości w Psarach przepadły bez powrotu. Stanisław Rej dzielnie i ofiarnie walczył o niepodległość Rzeczpospolitej. Najpierw w 1918 roku u boku generała Józefa Hallera, później w 1920 roku z nawałą bolszewicką. Teraz umierała mu na rękach ta 18-letnia Polska, wzięta z dwóch stron przed odwdzięcznych wrogów naszej ojczyzny. Zapanowało uczucie zgrozy, przerażenia i smutku. Gdzie jest Polska, wojsko polskie, o którym tak niedawno śpiewano piosenki? Pełny obraz naszej katastrofy wyłaniał się pomału. Na razie niemieckie wojsko zamieszkiwało zamek przedsławski, a dawni mieszkańcy oficynę. Przed zamkiem i na rynku miasteczka stały zaparkowane samochody, pancerne i motocykle. Wszędzie było aż szaro od mundurów i ciągle huczały motory. Wszyscy czuli na sobie ohydny wyrok zwycięzców. Następne dni zaczęły przynosić falę uciekinierów przed niemieckim wojskiem, a potem wysiedlonej ludności z Poznańskiego. Stanisław Rej osadził kilka rodzin w folwarku pikołowieckim, między innymi w tym budynku. W
budynki cegielni, tartaku i gorzelni dały im dach na głowę. Jadwiga Rej jeździła pomagać im przy podstawowych sprawach. Byli to ludzie, którzy wyjechali z Tobołkiem, z dziećmi i starymi rodzicami. Podobnie było w budynku administracji w Przedsławiu i majątku w Sieciechowicach. Razem kilkadziesiąt rodzin zostało uratowanych. Kolejna fala przyszła ze wschodu. Kto mógł, uciekał przez San przed bolszewickim i ukraińskim terrorem. Majątek przedsławski pękał w szwach od uciekinierów. Stanisław Rej pomagał wszystkim, a nawet organizował pomoc poznajomych. Jesteśmy na niemieckim poligonie rakiet V1, V2 w Bliźnie. Niemcy odebrali Polakom wszystko. Stanisław Rej został członkiem ZWZ-AK, również jak jego dzieci. Cecylia, pseudonim Helena, Stanisław, pseudonim Seng oraz Anna, pseudonim Lula. Stanisław Rej pomagał przy rozszyfrowaniu cudownej broni Hitlera. V1. Oraz V2. Cała rodzina podejmowała wiele inicjatyw. Stanisław wspomagał materialnie rodziny, żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, poległych lub będących w niewoli. Ukrywał poszukiwanych przez gestapo Żydów i oficerów Wojska Polskiego. Wspierał osoby bez środków do egzystencji, w tym ludzi nauki i kultury. Stwarzał warunki do prowadzenia tajnych kompletów nauczania. Fikcyjnie zatrudniał osoby zagrożone wywózką na roboty do Niemiec. O każdej z tych akcji można opowiedzieć osobne historie. Większość z nich zostało podjętych w ramach ziemskiej organizacji Tarcza Uprawa Opieka, której członkiem był Stanisław Miś-Rej. Udaliśmy się do Muzeum Regionalnego w Mielcu, aby dowiedzieć się coś więcej o tej organizacji. Witam serdecznie, nazywam się Krzysztof Haptaś, jestem pracownikiem merytorycznym Muzeum Regionalnego w Mielcu. Witam serdecznie z Pałacyku Oborskich, a dokładnie z Muzeum Historii Regionalnej Pałacyk Oborskich w Mielcu, które wchodzi w skład Muzeum Regionalnego. Chciałbym dzisiaj powiedzieć dosłownie kilka słów odnośnie tarczy, a w zasadzie uprawy, bo pierwszy pseudonim organizacji to była uprawa, potem został ten pseudonim zmieniony na tarcza, potem opieka, a na samym końcu tak sucho brzmiące S1. Co to była uprawa, tarcza? To była organizacja, która powstała i w zasadzie zalążki powstania możemy datować na jesień 1939 roku. Była to organizacja o charakterze społecznym, paramilitarnym, która, można tak powiedzieć, stanowiła niejako zaplecze do działalności Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Dlaczego warto ten temat poruszyć? Dlatego, że osobami, które były, jeżeli tak można powiedzieć, motorami napędowymi w działalności tej organizacji, to byli ziemianie, to byli przemysłowcy, często tutaj z terenu powiatu mieleckiego. Dobrze Wam znany hrabia Rej, ale i na przykład hrabia Karol Tarnowski z Chorzelowa. Ta relacja ukazała się w takiej książeczce i proszę posłuchajcie, jak wspomniany przeze mnie Tarnowski opisywał, jakie zadania spoczywały na uprawie, czyli późniejszej tarczy. Jakie były zadania akcji uprawy? Pierwsze, jak najśpieszniejsze zebranie funduszów na potrzeby podziemia. Dwa, utrzymywanie stałej łączności z władzami wojskowymi via obwód względnie okręg, wypełnianie otrzymywanych zaleceń, dostarczanie potrzebnych wiadomości z terenu. Trójka, melinowanie spalonych członków organizacji podziemnej, udzielanie im azylu, dostarczanie środków do życia, odzieży i pieniędzy. Czwórka, chronienie uciekinierów cywilnych ze wschodu i ludzi prześladowanych przez Niemców. Piątka, urządzanie kursów sanitarnych, dostarczanie potrzebnego sprzętu sanitarnego. Szóstka, prowadzenie szkolnictwa tajnego. Sześć bardzo ważnych punktów, które były wypełniane
w różny sposób. Z ciekawości, punkt 5, urządzanie kursów sanitarnych. To właśnie na ziemianach spoczywało zabezpieczenie odpowiedniej ilości sanitariuszy, sanitariuszek na potrzeby armii podziemnej. Myślę, że dobrym podsumowaniem działalności organizacji były słowa wypowiedziane przez generała Tadeusza Burkomorowskiego, który, tutaj pozwolę sobie również przeczytać, napisał w następujących słowach. Gdyby nie uprawa, tarcza, Armia Krajowa nie mogłaby była spełnić wielu swoich zasadniczych zadań. Opieka tarczy uchroniła od głodu, demoralizacji i rabunku wiele oddziałów partyzanckich powstających jak grzyby po deszczu po 1943 roku. Dziękuję. Znajdujemy się w ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie. Chcieliśmy zapytać, jaki los spotkał przesławskich Żydów w trakcie II wojny światowej. Moi drodzy, przesławscy Żydzi podzielili los swoich współziomków w całej okupowanej Europie. Eksterminacja przesławskich Żydów, można powiedzieć, że zaczęła się od już zakończenia kampanii wrześniowej. Natomiast przesławscy Żydzi w różnych fazach od 1941 roku po 1942 rok, a szczególnie po lipiec tego 1942 roku, zaczęli być już planowo wyniszczani w różnych miejscach. Są różne relacje, które opowiadają, co się w tym czasie wydarzyło. Jedna z nich mówi o tym, że przesławscy Żydzi częściowo zostali wygubieni już na terenie Przesławia, przy cmentarzu żydowskim. Inna relacja mówi, że w połowie lipca 1942 roku zostali oni pognani do nieodległego, dosłownie o 17 km, Radomyśla Wielkiego i tam zgładzeni wraz z innymi Żydami w liczbie około 2000. Zaznaczyć trzeba, że księżna Helena Zryw-Jabłonowska bardzo ściśle współpracowała ze Stanisławem Rejem z Przesławia. Dzięki właśnie tej współpracy wiele wspaniałych dzieł pomocy mogło się ziścić i nieść, że tak powiem, pozytywne skutki dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a przede wszystkim dla społeczności polskiej i żydowskiej na tym terenie. Znajdujemy się na bagnach przesławskich, w miejscu, w którym Żydzi uciekający z transportu śmierci do Radomyśla Wielkiego założyli obóz. Stanisław Rej pomagał im przez dostarczanie leków, żywności i ubrań. Pomagał im też w inny sposób, przez to, że przechowywał ich w wieży zamkowej. W okolicach Przesławia działał silny oddział Armii Krajowej Aleksandra Rusina Rusala, który między innymi zdobył poligon Blizna z wyrzutami rakiet V1 i V2. Pewnego dnia AK-owcy zabili dwóch żołnierzy niemieckich. Spotkało się to z akcją odwetową. Niemcy wprowadzili na rynek mężczyzn i ustawili ich do rozstrzelania. Jednak w ostatniej chwili do oficera niemieckiego podbiegł Alfred Langer, który wstawił się za tutejszą ludnością. Legitymacja śpiewaka opery wiedeńskiej zrobiła na oficerze wrażenie. Dlatego oszczędził Przesławian. Kazał jednak zabrać na piekołówkę 6 zakładników. Za wstawiennictwem księdza Zająca i Stanisława Misia Reja wkrótce więźniów zwolniono. Sam Rej był wielokrotnie przesłuchiwany, rewidowany, nachodzony. Jednak udało mu się pozostać na wolności. Gdyby został aresztowany, byłaby to niepowetowana strata dla polskiego państwa podziemnego. Wiele inicjatyw po prostu by wygasła, a wspierani ludzie pozostaliby bez opieki. Jednak ten koniec nieuchronnie nadchodził wraz z frontem w 1944 roku. Armia radziecka potężnie zdewastowała zamek, niszcząc przy tym wiele cennych dzieł sztuki, będących naszym dziedzictwem narodowym. Pierwodruki Mikołaja Reja, listy królów Augusta II i Stanisława Augusta, meble, obrazy i tym podobne.
Los mieszkańców zamku był przesądzony. Działalność AK była teraz zbrodnią. Córka Stanisława Anna, pseudonim Lula, została aresztowana przez NKWD. Któregoś dnia zjawił się pan Alojzy Popiel, przesławski komunista, i oznajmił gospodarzom, że dom, zamek, folwark, ziemia, lasy, stawy, inwentarz żywy i martwy, że wszystko jest upaństwowione i że rojowie mają się wynosić, gdzie pieprz rośnie, byle jak najprędzej pod groźbą aresztu czy rozstrzelania. Wobec przymusowego wywłaszczenia w ramach reformy rolnej wiosną 1946 roku Stanisław Miś-Rej wyjechał z rodziną do Francji, do Montresor. Córka Stanisława Anna również wyjechała do Francji. Rozpoczęła tam nowe życie. Swoje wspomnienia spisała w książce pod tytułem Przez góry doliny. Posłuchajmy jej przemyśleń. Wtedy właśnie po raz pierwszy zasiadłam w szkolnej ławie pospołu z kolegami i koleżankami i wtedy nauczyłam się milczeć. Pytali mnie koledzy o Polskę, o nasze życie. Zaczynałam rozmawiać o naszej partyzantce, o obozach śmierci, o obozach niemieckich czy rosyjskich. Spotykałam się z takim niedowierzaniem, zdziwieniem i niezrozumieniem, że to zamykało mi usta od razu z miejsca. Traciliśmy wszystko w Polsce, a głównie ideał ojczyzny, o którą walczyliśmy, o Polskę wolną, niepodległą, sprawiedliwą, katolicką. Rana zadana naszemu sercu przez stratę domu, naszego ukochanego i całego stylu życia ziemiańskiego. To gorzkie uczucie, że nasze patriotyczne straty ludzi, męczarnie w obozach, zgładzona Warszawa i tysiące Polaków, że to wszystko nadaremno. Teraz spojrzenie oczu, które wyraźnie mówiły: opowiadasz brednie, któż w coś takiego może uwierzyć? Zamykało usta. Lepiej milczeć i chować to, co naprawdę z nami zrobili hitlerowcy, a potem alianci. W zamian za nasze wysiłki zdradzili, zamordowali nasz kraj rękami Hitlera, a potem Stalina. Zresztą w tych latach prasa milczała. Nasza opowieść mogłaby zakończyć się dzisiaj smutno, gdyby nie to, że mamy dzisiaj wolną Polskę dzięki takim osobom jak Stanisław Miś-Rej. Mamy nadzieję, że mogłyśmy przybliżyć Wam jego historię.